brother standing by the road. Witam serdecznie na dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogę znowu z Państwem się spotkać. W ostatnich tygodniach straciłem wielu znajomych, kilku znajomych, którzy odeszli. Niektórzy starości, jeden wypadek samochodowy, inna z choroby. I to daje mi takie czas refleksji i zastanowienie się nad sensem tego życia, którym tutaj żyjemy. To dlatego chciałbym z Wami dzisiaj podzielić się na temat dzień, w którym umrę. Dzień, w którym umrę. Prawdą jest taką, że pewnego dnia ja umrę. Prawdą jest taką, że pewnego dnia każdy z nas umrzemy. Ale pytanie jest, jaki jest esencja, jakie jest podsumowanie naszego życia? Życie, którym żyjemy, jest bardzo krótko. Wczoraj byliśmy dziećmi, dzisiaj mamy własne dzieci, jutro będziemy starzy, jeżeli dożyjemy, a pojutrze nas już nie będzie. Jaki jest sens życia? Jest napisane w księgach listów do Hebrajczyków 9:27. A postanowiono jest człowiek raz umrzeć, a potem sąd. Każdy z nas umrzemy. Pewnego dnia umrzemy. I w tym dniu, kiedy my umrzemy, wszystko, co jest wokół nas, stracą sens. Moje wykształcenie, ubezpieczenie, kont bankowe, nieruchomości, piękność, siła fizyczna. Wszystko, co dotychczas było dla nas ważne, tracą sens. I to dlatego chciałbym też Państwa zadać takie pytanie dotyczące Wasze życie. Ktoś powiedział, że nie jesteśmy gotowi żyć, dopóki nie jesteśmy gotowi umrzeć. Nie jesteśmy gotowi żyć, dopóki nie jesteśmy gotowi umrzeć. Często śmierć przychodzi do nas w takich momentach najbardziej nieoczekiwanych. Ale myślę, że byłoby warto przygotować się na śmierć. Może to jest temat, który nikt nie lubi rozmawiać, ale to jest prawdą, że pewnego dnia ja umrę. A tak na marginesie zapraszam wszyscy na mój pogrzeb, jeżeli tak się stanie. Chcę, abyście wiedzieli, że życie jest coś większe, jest coś ważniejsze niż tego, to, co my widzimy, czy tego, to, co nasze oczy i nasze ręki mogą dotykać. I zachęcam Was do tego właśnie, abyście zaczęli myśleć o tych rzeczach, które są ważniejsze. Wszystko, co jest wokół nas, próbuje nam stłamsić i powoduje, żebyśmy uwierzyli, że to, co jest teraz, jest najważniejsze. Ale to nie jest prawda. Jesteśmy pielgrzymami, wędrujemy. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Jutro nie wiadomo, gdzie będziemy. Życzę Państwu, aby żyjąc w tym życiu, abyście w dniu, kiedy umrzecie, abyście mieli takiego radość, takiego wdzięczności, że właśnie tak żyliście. To jest moje marzenie. Jeden z moich największych marzeń to jest to, aby w dniu, kiedy ja umrę, aby patrząc wstecz, abym dziękował Bogu, że tak właśnie żyłem. Życie jest krótkie. Jeżeli będziemy żyli 75 lat, to jest tylko 25 550 dni. To nie jest dużo. Patrzmy na nasz zegarek. To jest nasze życie, które przemija. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia. You've got to try a little kindness. Yes, show a little kindness. Let's shine your light for everyone to see.